Proszę Państwa, próbę Tromnera możemy zrobić troszkę inaczej. Przygotowałem tutaj roztwór wodorotlenku sodu w glicerynie. Widać, jaki jest lepki, prawie że jak miód. No to rozlejemy go sobie do dwóch probówek. Będzie raz. Tu będzie dwa. No dobrze, myślę, że wystarczy. Do każdej oczywiście dodamy troszkę roztworu siarczanu miedzi i wstrząśniemy. Tutaj ze szkoły powinniśmy wiedzieć, że powinien nam powstać szafirowy roztwór wskutek tego, że wodorotlenek miedzi jest rozpuszczalny, a właściwie roztwarzalny w alkoholach polihydroksylowych, gdyż tworzy związki kompleksowe. Nie jest to próba, wbrew temu co pisze książki, na kwasowość alkoholi. To jest bzdura. Proszę książkom nie wierzyć, bo książki szkolne zawierają bardzo dużo bzdur. Nie jest to w ogóle reakcja na to, żeby dowód na to, że alkohole polihydroksylowe są bardziej kwasowe. Bo skoro to by reagowało z wodorotlenkiem miedzi, to tym bardziej by alkohole polihydroksylowe powinny reagować i dawać sole z wodorotlenkami. A wiemy, że tak nie jest. Alkoholany w środowisku wodnym przechodzą w wodorotlenki i mówi się, że alkohole nie reagują z wodorotlenkami. No dobrze, mamy w każdym razie dwa szafirowe roztwory. Do pierwszej tej probówki damy sobie aldehydu butarowego po raz kolejny. I wstrząśniemy oczywiście do łaźni. No i zobaczymy, co teraz się tam zacznie dziać w tej łaźni. A do drugiej dodamy sobie aldehydu benzoesowego. O, już widać zmiany w probówce. Proszę zauważyć, proszę sobie zobaczyć. Myślę, że koleżanka pokaże, jak ładnie poprosimy. A ja tutaj wleję jeszcze do drugiej probówki troszkę aldehydu benzoesowego, który się oczywiście nie wmiesza, ale jest szansa, że zobaczymy podobny efekt na granicy faz, czyli taki ceglasty osad na granicy faz. Może damy to na krzyż i zobaczymy, poczekamy sobie na efekt. Muszę popatrzeć, jak to teraz wygląda. Ja nie obiecuję, że to wyjdzie, aczkolwiek udawało mi się zrobić próbę Tromnera w tej wersji dla aldehydu benzoesowego w wersji takiej obrączkowej. Widać, że nie było tu jeszcze dobrze wymieszane, dlatego że reakcja biegnie głównie na górze, a na dole jeszcze jest prawie niezmieniony roztwór. No, być może musimy troszkę poczekać. W każdym razie, tak jak mówiłem, reakcja taka nie jest dowodem na kwasowość, czyli powstanie tej szafirowej barwy, nie jest dowodem na kwasowość żadnego alkoholu polihydroksylowego. Żeby to udowodnić, to możemy sobie zrobić jedną rzecz, mianowicie, póki tam czekamy, proszę zwrócić uwagę w ogóle, mam roztwór wodorotlenku sodu. Dodałem tam troszkę siarczanu miedzi. Strącił nam się wodorotlenek miedzi. No i pytanie, czy powstanie szafirowa barwa, jak ja dodam więcej. No nadal jest mętne. Osad się troszkę rozcieńczył. Mimo, że jest tam spory nadmiar zasady, ciągle tam widać po prostu osad. Natomiast amfoteryczność wodorotlenku miedzi jest w podręcznikach troszkę naciągana, dlatego zrobimy inaczej. Jeszcze raz, siarczan miedzi. Tutaj zagęścimy nasz roztwór, znaczy zwiększymy jego stężenie, może w ten sposób. Nasz roztwór wodorotlenku, zrobimy naprawdę stężony roztwór. Zamieszamy, to się nam powinno aż zagotować zaraz. Przy okazji, po prostu czekając na wynik tamtej, zrobimy sobie to nieco inaczej. Mam tutaj teraz aż gorący, już mnie zaczyna parzyć w palce, roztwór wodorotlenku sodu. I teraz dopiero taki bardzo stężony, jeszcze się nawet nie zdążył za bardzo wyklarować. O! Teraz proszę popatrzeć, dopiero duży nadmiar zasady,
powoduje przede wszystkim wysokie stężenie zasady, powoduje roztwarzanie się wodorotlenku miedzi. Gdyby to był wodorotlenek glinu albo cynku czy ołowiu, to w tej probowce od razu by nam się przy tym niskim stężeniu osad roztworzył w nadmiarze wodorotlenku. A wodorotlenek miedzi jest słabo amfoteryczny, przede wszystkim jest bardziej osadowy niż kwasowy, więc wymaga naprawdę wysokiego stężenia zasady, żeby się roztworzył i dał tę szafirową barwę, o której piszą w książkach. No zobaczmy, co wyszło z naszej próby Trommera. Aldehyd glutarowy, który był rozpuszczalny w środowisku reakcji, no dał piękny, pozytywny wynik. Kolor, można powiedzieć, że prawie że czerwonej cegły. Natomiast nasz aldehyd poczciwy benzoestrowy, mimo że ładnie pachnie, to nie dał, niestety, nie widzę za bardzo, ale czasami się udaje tutaj na tej granicy faz właśnie, znaczy ledwo to widać, tylko ja nie wiem, czy aparat to nasz uchwyci, czy nie uchwyci. Może to spróbuję jakoś inaczej przechylić. Na granicy faz widać takie ziarenka, takie żółtawo-pomarańczowe. Więc to, gdybyśmy potrzymali troszkę dłużej, o, nie wiem, czy to teraz będzie widać lepiej, czy nie, jak tym poobracam. Gdybyśmy to potrzymali troszkę dłużej, w wyższej temperaturze, to wynik byłby pewniejszy. Ale myślę, że trzeba mi wierzyć na słowo, że wynik tutaj dla aldehydu dopiero w takich warunkach aldehydu benzoesowego jest dodatni. Może teraz będzie tym jeszcze, o, nie wiem, czy aparat to obejmuje, czy nie, ale ja widzę, że tam się ten osad zaczyna gromadzić na granicy faza, czy w sensie, że go jest troszkę więcej teraz. W każdym razie mógłbym jeszcze pokazać tę próbę Trommera dla na przykład glukozy, ale myślę, że jest jasne, że wynik byłby praktycznie identyczny jak w tych wszystkich probówkach, więc nie ma się co nad tym specjalnie skupiać. A tak wygląda przy okazji, gdy strącił nam się siarczan wapnia, bo tutaj robiliśmy na mieszaninie dwóch osadów, czyli siarczanu wapnia oraz wodorotlenku miedzi, bo wyszliśmy z wodorotlenku wapnia zamiast wodorotlenku sodu czy potasu. No i wodorotlenek baru też Państwo mieli okazję zobaczyć, że też daje całkiem dobry wynik, dobre wyniki w probie Trommera. No, a nasz aldehyd benzoesowy, trzeba wierzyć, że dał wynik pozytywny. Ok, dziękuję ślicznie za uwagę, pozdrawiam.